się, witajcie. Benek z tej strony, moi drodzy, i zaczynamy kolejną część Dying Light. Gazi nie chce mnie wpuścić do domu, ale dojrzałem wyłaz w dachu. Trzeba będzie coś z tym zrobić i zajrzeć do słynnego Gaziego, który siedzi tam z mamuśką swoją i ogląda telewizję. A w zasadzie coś tak tutaj się... Taka pogoda zrobiła dziwna. Czyli ja bym musiał wejść... Słabo to widzę. Cóż to? Przepraszam, czekajcie, bo to... Jakiś bzdy... Aha, dobra. Okej. Jakieś bzdety mi się porobiły niepotrzebnie. Ja musiałbym się dostać tam. Skakać z tej platformy? Czy ja mam się szansę dostać... Czy ja mam szansę dostać się na tą platformę? Czy ja mam szansę dostać się na tą platformę? Oto jest pytanie. Albo z tamtej strony. Albo z tamtej strony. Co w tej wodzie tu się dzieje, że tak... Ja bym spróbował to z tej strony zrobić. Oj, chyba nie dam rady. Coś tak pani uśmiecha do mnie. Proszę spadać. Pięknie. Będę musiał chyba to zrobić z tej strony. Bo widzę, że tu jest taka... Rureczka pomarańczowa. Spojrzeć w dół mogę. To się nazywa parkour, co? O, matko. Aj. Na jaleńku wysokości się troszkę się nabawiłem. No. Nie mogę tam wejść. O, proszę. Jak ja to lubię. To ciekawe. Widzieliście to? Tam jakiś pyłek się obruszył. No ta rura śliska jest, kurczę, a ja tutaj takie akrobacje odstawiam. Gdzie jest ten dom? O cholera. No puść się, puść! I żółty hełmik został po jakimś robotniku, który tu pracował? Dobra. Jakby mnie tu coś zaatakowało, no to ja mam normalnie dreszcze.
I co teraz? Aha. I teraz tutaj na drugą stronę. Ja pierdzielę. I tu mam dość blisko do tego dachu. No, misja była ciekawa. Nie ma tutaj czegoś ciekawego w ogóle, może coś pozostało fajnego. O, proszę bardzo, warto było zajrzeć. Trudne? O kurde. Aj, 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 aj. O, było, było. Jasna cholera. Jest, udało się, dobra. Wytrychy sobie zrobimy, bo mamy jeszcze dużo tych. O, proszę, klucz francuski, 46 obrażeń, sakiewka, świetnie. Dobrze zrobiłem, że tu przyszedłem. Dobrze zrobiłem, że tu przyszedłem. I dobra, co teraz? Ja mam 44 życia zaledwie. Mam niewykorzystane punkty umiejętności. O kurde, i to sporo. Dobra, poziom przetrwania. Więcej broni. Zwinności. Powalaj wrogów kopnięciem z wyskoku podczas sprintu. Mamy skoczyć, kuczymy ciś internet. O ja pierdziele, kuźwa, zaczyna się wciskanie klawiszy logu. Przeskakuj przez wrogów, o kurde. Niezłe. To raczej to. Jak bardziej na spryt. No i tutaj. Twoje kopnięcie ma 10% szans na ogłuszenie wroga. Ogłuszonych przeciwników zabije się o wiele łatwiej. No będę używał kopnięcia, więc się zdecyduję na to. Aha, jeszcze jeden punkt mam. Wyceluj bronią umiotaną maksymalnie 3 wrogów. O nie. Rzuć przeciwnika dowolną bronią do walki wręcz, zadawając poważne obrażenia. Naciśnij 2 razy prawy przycisk myszy, aby wycelować, po czym naciśnij lewy, aby rzucić matko. W miarę jak twoje ciało staje się bardziej wysportowane, możesz wytrzymać więcej obrażeń. I to będzie bardziej kluczowe. Dobra, poziomy mam rozdane, nie będzie mi truł dupy. Aha, zrobiły mi się te miejsca. Dobra, dobra, okej. Ja bym tą apteczkę mógł sobie jeszcze chyba zrobić, chociaż jednej. Jedną zrobić. A plany. Dwie mogę zrobić. Zrobię sobie jedną i jedną wykorzystamy, co? Ekwipunek. Apteczka, użyj. Dobra, 125. O, skąd mi się wzięło 125 tak w ogóle? Ojejku, ależ mi narobili rumoru. Średnie. Ostatni wytrych. Jest. Boże, co tam się dzieje? Jakieś gwiazdki do rzucania, lepsze gwiazdki do rzucania. Ja raczej bronią miotaną nie będę grał. A no właśnie. Co to jest? A dobra, okej.
Kurcze mole, jakie tam są dźwięki. Dajcie spokój. Tu mam nic do wzięcia. Tu mam kosz. Co w tym koszu? Nic w tym koszu, kompletnie. Klop zapaskudzony na maksa. Zapasy domowe i bakława to do jedzenia? Ta, wiedziałem, kurde, szkoda, bo byłem syty i miałem pełnię zdrowia. Cześć, Gazi. Teraz mamy film. Mama ogląda. No, mama ogląda, patrzcie na to. Mama ogląda, no. Oj, Gazi, Gazi. Zrobiłeś sobie manekina. Gdzie mama? Gdzie jest mama? To o co chodzi? Gdzie jest mama? Czy ty nie wiesz, że ona nie żyje? Czy coś się z nią zrobiła? A tu siedzi manekin teraz? Czy mama jest zadowolona? Mama bardzo zadowolona. Gazi dał jej czekoladę i włączył film. Więc zabiorę trochę jej lekarstw dla przyjaciela. No, dobrze. Mama przestała mieć ataki, kiedy głowa zamieniła jej się w dynię. Są na stole. Dzięki, Gazi. Gazi wszystkich uszczęśliwia. Ale dobra, daruj sobie. Gazi, nie, w porządku, jesteś koleś. Ja cię nawet lubię. Dobra, nie będę cię zasłaniał, bo widzę, że ciekawy program oglądasz. Nawet fajnie tutaj masz, Gazi. Spokój, cisza, zbunkrowałeś się. I to totalnie. Pięknie, leki przeciwpadaczkowe. Zanieś leki Leni. Notatka numer 21. Umiejętności? Przedmioty kolekcjonerskie. Notatka numer 21. Dziś wymyśliłem niezłe zastosowanie dla fajerwerków. Przygotowałem wybuchową pułapkę, ale paskudstwa jakoś nie chciały się do niej zbliżyć. Wdrapałem się więc na dach, rzuciłem garść fajerwerków koło samochodu, poczekałem aż się zleżą i zdetonowałem ładunek. Pomyślałem też, że mogę zrzucać fajerwerki na ulicę poniżej siebie, a potem zeskakiwać na zombie tak samo, jak ci kolesie z wieży, pod warunkiem, że kiedykolwiek wykminię, jak oni to robią. Jak ci kolesie zwierzy, no właśnie, jak ci kolesie zwierzy. Patrzcie, ja mam całkiem sporo już tych wszystkich komponentów. O, i kawy, sakiewki. Trzeba będzie to obchać, 1600 w gotówce już mam. A no właśnie. Opłaca takie szperanie tu i ówdzie, co nie? Dobra, Gazi. Muszę się z tobą pożegnać, nara, czym się. Szkoda, nie? Ale niech ci się tutaj nic nie stanie. Może cię jeszcze kiedyś odwiedzę. Zobaczymy, czy będzie ci się fajnie żyło nadal. Och, dobra. Jak to jest teraz daleko? Mapa. To ja może najpierw sobie pobiegnę tutaj. Do wieży biegniemy. Zgadza się, ale miło będzie ten, że tak powiem sobie. Sobie 54 życia zdrowia mam, dlaczego? Jasny gwint. Nie sądziłem, myślałem, że tam jest głębiej. Ale dałem tyłka nieźle. Dobra, nieważne, ja te tereny już tak dosyć znam. O kurczę, płonący koleś. Latareczka. Coś ciekawego będzie w autobusiku? O, tu coś jest. 16 złota. No, kasy. Siema, szlachta.
i po tych drutach kolczastych, kuźwa. To nieźle zrobiłem. Mam dwie apteczki zaledwie. Myślę, że jak wypełnię zadanie, dam leki Leni, to wróci mi zdrowie. Tak zrobię chyba, co? Kurczę, teraz tutaj. Muszę bacznie uważać na to, co robię teraz. O, orzechy. Dobra, nie wal w orzechy rurką. Nie mogę zabrać? Dobra, okej. Przynajmniej trochę zjadł, coś mu się tam polepszyło. Ne, tu nic nie ma. Tam jest kosz na śmieci. Dobra, nie, ja tędy nie schodzę. Fajnie, że znaleźliśmy jakąś skrzyneczkę też przy okazji. Są baterie. Oj, jest kolejna sakiewka. Ja pitole, ja będę bogaczem tutaj. Budka. Pusta, nikt nie zadzwonił, nikt nie zadzwonił. Czy coś mam ciekawego jeszcze? O! Rurka wodociągowa. Plastik, super, super. Nie sądziłem, warto cały czas gdzieś tam szperać. Naprawdę, wyłącznie najlepszy towar. Kto to mówił? O kurde, patrzcie. Handlarz tutaj jest? No ja mógłbym mu sprzedać, tak? Sprzedaj wszystkie kosztowności, 4000. Sprzedaj wszystkie kosztowności, 4000. Nie uderzaj w to. Czekajcie, mapa. Gdzie on to jest? Aha, dobra. Czyli już mi się zaznaczyło, że tu jest ten. Że znalazłem sklep. Świetnie. Tylko, że ja mam coś innego na uwadze ważnego. Muszę się dostać gdzieś tutaj. A handlował z tobą nie będę. 4000, ja się zastanowię. Zobaczymy. Już byłem, a to wygląda. Zobaczymy, co byś miał do zaoferowania. Co byś mi do zaoferowania miał handlarz w tym. Wypadł! Jezus Maria! Ja już pewnie nie żyję. Ja pierdzielę. No to bzdura. Znaczy bzdura, bzdurę zrobiłem, ale się bałem, że jeszcze ktoś mnie dotknie i będzie kaplica. Musiałem użyć. Dlaczego on się tak dziwnie buja? To jest ta bezpieczna strefa? Ja wiem, ale mnie interesuje tylko... Jest lodóweczka, może być jakiś żarcie. Jest okej. Co mi z tego, kuźwa, jak już mam... Niepotrzebnie użyłem tej apteczki. Kurczę, nie dość, że tak ciężko ją zrobić. Bo naprawdę wymaga...
trochę wyszukanych znalezisk, no, bo gazy tak wcale nie jest prosto tutaj. Więc po prostu dałem ciała, no. Szkoda. Wyjęłaś się gnoju. Oj, kurde. O, i komarzysko, komarzysko, kuźwa. Jak ja nienawidzę tych kurde dziadów, będzie mi teraz żarła na bank. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry. Fajnie było, jak mi nie było? Chyba nie. Chyba trzęśliście dupami, co? Hono, mam dla ciebie ekstra ofertę. Zobaczymy, handlarzu. Sprzedaj. 4100 za wszystkie kosztowności. A ty kurde, chciałeś mi opitolić, koleś tam. O stówkę, gnojku jeden. Chyba, że bardziej wyszukane towary miałeś, no to wtedy... Jestem... Co to takiego? Ja może ściągnę już z mapy ten punkt nawigacyjny, bo... Minęły już 3 miesiące. Troszkę mnie myli. Ojojoj. Coś mnie w pleckach... Zaswędziało. Czasami czuję, jakby na zewnątrz nie było nic. Jakby na zewnątrz nie było nic, no bo tam nic nie ma praktycznie. Nie ma co przeżywać. Nie zostawaj na zewnątrz w nocy. No co ty mówisz, chłopie? A byłeś chociaż raz? No, tym sposobem. No właśnie, o. Już pewnie miałbym pełną energię, a tak to... Dobra robota, 31. Znaczy, Crane, prawda? Czyli oni będą to samo pierdzielić do mnie? To samo, identyko? A ty czego tam wypatrujesz? Kruków i wron. A ty? Też 400. Toksyczny porost. Na stówę. Za tym, toksycznym porostem koleś, to ty już tutaj siedzisz i siedzisz. Nic już nie będę mówił. Bo to... Troszeczkę nienormalne. Oj, ja mam iść na dół. Aha, okej. Dzień dobry, pani doktor. Mam leki przeciwpadaczkowe. Dzięki. A jak poszło z Gazim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego, co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie jest zadowolona, nikt nie jest. A właśnie, Brecken chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem. O, proszę. 5 stóweczek dostałem i punkty. O, proszę. Nagrodę dostałem jakąś. Jakieś ulepszenie broni. Skontaktuj się z GRE. No i właśnie, teraz już będę znowu szpiclował. Co mnie tu strasznie się nie podoba. No ale cóż, trzeba, że tak powiem, zacisnąć zęby. I na razie robić to, co nam każą. Chętnie do kwatermistrza poszedł. Czasami czuję, jakby na zewnątrz nie
Oj, ciekaw jestem, gdzie ta komarzyca jest. Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Brecken chce ich zastąpić zwiadowcami, czyli między innymi mną. Mamy ruszyć do następnego zrzutu, który ma mieć miejsce tuż przed zmrokiem. Jade pokaże mi co i jak. To będzie krępujące. No matko. Coś mi się wydaje, że się zbliża jakaś dziwna misja. Nie można już nikomu zaufać na tym świecie. Dlaczego sugeruje mi, żebym poszedł na dół? Dlaczego mi sugeruje, żebym poszedł na dół? Sytuacja się pogarsza. Czy przetrwamy? Najpierw sobie wejdę do... Krótki prosty nóż raz jeden? Dobra, weźmiemy, co? Nie zostawaj na zewnątrz nocy. W sensie, że tu musimy iść, tak? No, super. Skontaktuj się z GRE. Gdzie? O, dobrze, że jest pauza, kiedy włączam. Na tym budynku. Aha. Czyli tutaj. Pięknie. A tam to się ostro dymi. Raportuj. Szef wie, że nazywa się Brecken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny watażka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. Kontynuuj misję, a my się w tym czasie zastanowimy. Skontaktuj się z nami, jak tylko dotrzesz do antyzyny. Ja pierdzielę, ale jaja. To my się zastanowimy, tak? A ty rób, dobra robota, no. Poklepać po plecach najlepiej. Gdzie tu jest ten? My się zastanowimy. Chcę wiedzieć, czy coś tu jest ciekawego, bo ja nie mogę sobie skojarzyć. Jednak tu ktoś był. No ale jest też bardzo, bardzo cenny plastik. I mam jeszcze jedną... skrzynię. Kabel zasilający i znowu kawa. Będzie w końcu trzeba by się pozbyć. Dobrze, to nic nie waży jak w Falloutcie, także nie trzeba się martwić o... kabel zasilający jeszcze. Także nie trzeba się martwić o ciężar, który się dźwiga. To jest trochę wysoko. Oj, to było bardzo nierozsądne. Ale po prostu zapomniałem się rozbiec. F116, co ja miałem zrobić? O kurde, tam jest strefa zrzutu. O kurde. A ja sobie bym chciał najpierw odblokować tam pewne miejsce. Thank you.
Pięknie. Jasny gwint, udało mi się w ostatniej chwili. To jest chyba tutaj. Co skrzeczysz, kurde? Nie, 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 nie. Jeszcze raz. Co mnie tu będziesz atakować, kurde? Czy to będzie tu? Nie, jeszcze, to jeszcze nie tu. Może? To będzie w tym domu. Się nie dostanę. Dobra, tędy. Dobry panu. Ten z tych twardzieli. Ło kuźwa. Co za towarzystwo. Pierdziele, kurde no. Pałka policyjna 60, używane. Dobra, ona jest używana. Więc sobie przestawię na tą pałkę. I to ich pogrzmocę po łbach. Pierdziele, dajcie spokój. Sorry, że tak cicho byłem. Ale normalnie nie wiedziałem, co jest grane. Oni mnie tu chcą zajechać. I oni byli bezbronni, oni nic w rękach nie mieli. Ja mam 76 życia znowu. Ale dobra. Boże święty. Jeszcze nie jest bezpieczna strefa. To jeszcze nie jest bezpieczna strefa. Tu są korki. Jest, dobra, czyli stała się bezpieczna? Tak, jest, okej, dobra. I w razie czego już tutaj się mogę schować? To mnie bardzo cieszy. Ale się, kurczę, strachu najadłem, co niemiara. Nie było łatwo. O! To jakiś, o, tam jakiś stadion jest, o kurde.
Ciekawe, czy tam się można dostać. Dobra, bezpieczna strefa odblokowana. Co mnie interesuje? Dojść do tej. Tą sobie podarujemy na razie. Nie no, to było tak naprawdę bez... Kompletnie źle, zbyt późno wcisnąłem przycisk. To jest tam jeden na górze. Podejrzewam, że będzie chciał mu się zejść. Tak? Chodź, zębiaczek. Nie machaj tam łapą do mnie. Dobra. Podarujemy sobie to. Oj, nie, do widzenia. Chyba się pogubiłem, delikatnie mówiąc. Ale dobra, to pójdziemy najwyżej inną drogą. Fajnie, że ten teren można w taki sposób okrążyć. Kurde, nieźle, nieźle. Naprawdę, autorzy gry, brawa za mapę. I tu jestem w bezpiecznej strefie teraz. Ale ja muszę się dostać tam, gdzie był zrzut, nie? Kurde. I tu mam strefę niebezpieczną, a mam tylko jedną apteczkę. Boję się, że będzie ciężko. Bo robi się zmrok. Kurczę. W kotle ląduje 3/4 zrzutów. Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na dotarcie do zrzutu przed kimkolwiek innym. Jade, zbliżam się do strefy zrzutu. Dobrze. Znajdź schronienie i czekaj. Z naszych obserwacji wynika, że większość zrzutów ląduje dokładnie w tym rejonie. Kurde. Dobra, podaruję sobie to. Gdzie jest ten zrzut? Tam jest spadochron jakiś. O, cholera. Skrzynię. Wygląda na całą. Sprawdzę, co jest w środku. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? Plany, wytrychy, 35, to może być coś fajnego, ja muszę mieć. Jeszcze raz. 6 wytrychów powinno starczyć, mam nadzieję, że tylko nikt nie będzie mi... Kurde mole, przecież przywoła te strachelne. Leci. Pierdziele. Wypad.
Ja pierniczę, no. Widzę, że to jest tam. Dobra. Jak ja tam teraz mam wejść? No co jest? O kurde! Ładnie. O kurde, tu jest jakaś deska. Albo ja na ten balkon skoczę. Jest, udało mi się. Nie da rady. Patrz się na to, kurde. Udało się co nieco. Aerozol. Średnie. O. Jest, udało się. O kurczę. O. Musiał kawie przywalić. Gdzie jest ten zrzut niby? Aha, na górze, co? Szlachy to. Mam nadzieję, że ja tak nie skończę. No, ja też mam nadzieję, że tak nie skończę. Jest. Mamy to. Oj, mamy to. Oczywiście, nic tu nie ma. O kurde, następny zrzut. Dwa zrzuty. Wylądowały niestety gdzie indziej, ale i tak jesteś niedaleko. Zgarnij je, zanim zrobi to ktoś inny. No i cóż mam na to powiedzieć, moi drodzy. Żegnamy się. Będziemy po niej biegli, ale w następnym odcinku. Trzymajcie się.